Katowicki Park Leśny w Muchowcu to miejsce, zwłaszcza teraz wiosną, naprawdę przepiękne. Nie wyobrażam sobie, żebym moich gości zaprosiła dzisiaj gdzie indziej. A gośćmi są pani Helena Hrabkiewicz, pełnomocnik prezydenta Katowic do spraw seniorów. Dzień dobry, pani Heleno. Dzień dobry, witam serdecznie. I pan Tadeusz Oczko, który jest przewodniczącym Rady Seniorów miasta Katowice. Dzień dobry, pani Tadeuszu. Dzień dobry, pani redaktor. To miejsce, dokładnie to miejsce, w którym teraz się znajdujemy, mam nadzieję już niedługo będziemy mogli nazywać skwerem seniora. Jest to nasze największe marzenie, dlatego że w tak przepięknym miejscu, jakim jest ten Park Leśny, na otulinie tego parku, blisko samego lotniska, jest przepiękna dolinka, gdzie się spotykają seniorzy już od wielu, wielu lat. Gdyby to miejsce jeszcze stało się miejscem, gdzie będą się odbywały różnego rodzaju czy różnorakie imprezy dla seniorów w postaci plenerów malarskich, w postaci festynów, w postaci różnego rodzaju zabaw, koncertów, wtedy środowisko seniorów miasta Katowice byłoby szalenie ukontentowane, mając swoje miejsce, a jednocześnie łącząc przyjemne z piękną rekreacją, która się może odbywać na terenie Katowickiego Parku Leśnego. Pani Heleno, czym tak naprawdę zajmuje się pełnomocnik do spraw seniorów, pełnomocnik prezydenta Katowic? Jak sama nazwa wskazuje, to jest pewnego rodzaju łącznikiem pomiędzy panem prezydentem a seniorami miasta, czyli miasta Katowice. Łącznik, prezydent nie wszystko widzi, a ten łącznik, no i oczywiście senior również, którym jestem, jest osobą taką bardzo istotną, która podpowiada, która zwraca uwagę panu prezydentowi i też wysłuchuje seniorów i pana prezydenta. No, głos mają również członkowie Rady Seniorów, prawda? Ja dodam, że ten główny filar, którym jest pan prezydent w realizacji polityki senioralnej dla miasta Katowice poprzez wydział i pani Helena Hrabkiewicz jako pełnomocnik prezydenta do spraw seniorów, to są te dwa główne filary, na których opiera miasto swoją politykę. Naszym celem też jako Rady Seniorów miasta Katowice jest ścisła współpraca z pełnomocnikiem, z panią Heleną, jak również z Wydziałem do spraw Polityki Społecznej i oczywiście z panem prezydentem Woźniakiem, który tą politykę senioralną koordynuje. Jak się mają katowiccy seniorzy, pani Heleno? W dzisiejszych czasach, w czasach pandemii, nie mają się najlepiej. I jak rozmawiam z seniorami, to wszyscy właśnie już tak pragną wyjścia z tych domów, spotkania się, ale z drugiej strony gdzieś tam jeszcze, a trochę się boję. Prezes Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej pani Katarzyna Loska-Szafrańska cieszy się wraz z seniorami z nowego miejsca na mapie Katowic, w którym osoby starsze mogą się spotkać, mogą spędzić ze sobą czas i mogą realizować swoje pasje. Tak, ten dzień jest dla nas szczególny, że możemy otworzyć kolejne miejsce dla seniorów właśnie w mieście Katowice, w dzielnicy Brynów, gdzie do tej pory nie było takiego klubu. Także seniorzy właśnie z dzielnicy Brynów, Ligota będą mieli bliżej, będą mogli na piechotkę przyjść, czy jeden, dwa przystanki autobusem. Dzisiaj sala pęka w szwach. Zawsze tak jest. Także jest duża potrzeba seniorów, żeby się spotykać teraz już po pandemii, bo większość seniorów już jest zaszczepionych, może się spokojnie spotykać i dlatego mamy dla nich szeroką ofertę. Są dla nich otwarci nasi animatorzy, terapeuci, którzy prowadzą zajęcia manualne, muzyczne, ruchowe. Także każdy senior znajdzie u nas coś dla siebie. Ten nowy adres to? Brynowska 16. Serdecznie zapraszamy. Mówi się, że seniorzy siedzą zamknięci w domach i z niczego nie korzystają. To nieprawda. To nie, no nie jest to prawdą. Teraz są nie, teraz oczywiście dzieci nasze by tak chciały, żeby babcie siedziały w domu z wnukami, ale niestety te czasy się dla nich dobre zmieniły. Muszą się, nasze dzieci się muszą same swoimi dziećmi zająć, a my te, w tej chwili są, jesteśmy po prostu nowoczesnymi babciami. Czy senior powinien być sam? Nie, na pewno nie. Wśród ludzi powinien być. Teraz tutaj właśnie chodzę na różne tam właśnie zajęcia muzyczne, yoga też, no i tam na wycieczki, do kina, teatru chodzimy. Także jest fajnie, przyjemnie bardzo. Nie ma czasu na nudę. Jak człowiek, niektórzy mówią, że nie ma, że mają mało czasu emeryci. Właściwie tak jest, bo ja wstaję rano, ja już mam wiadomo, co mam robić.
co robię, czy przychodzę tutaj na zajęcia. Ja na Słowackiego też chodzę, tutaj też jestem pierwszy raz, ale człowiek ma ten plan dnia tak, jakby pracował. Szła dziewczynka do laseczka, do to jest troszkę tak, że teraz na emeryturze w wieku dojrzałym robicie rzeczy, których przez całe życie nie robiłyście. Były chęci, ale nie było czasu. Po prostu, a w tej chwili w domu wszystko poukładane, plan spisany, co w danym dniu do wykonania. Z chęcią się idzie, przesiadki, autobusy, żeby tylko dotrzeć, z radością. Witamy się wszyscy serdecznie. Lekarz zadowolony, bo nie ma problemów, bo nie przychodzimy, że depresja, że coś się nam dzieje, że coś tak, nie pokazujemy się, bo mamy takie wskazówki, że miła atmosfera, panie prowadzące bardzo takie do nas przystępne, rodzinne, tak jak gdyby jesteśmy jedną rodziną dużą i nie ma żadnego skrępowania, żadnych tam docinków jedna do drugiej, elegancko grzecznie wszystko jest, tak, że tylko żyć, a nie umierać w dzisiejszych czasach. Radio Katowice.